Witam w kolejnym programie Wędkarz na tropie. Jak widzicie, jestem na dworcu. Przyjechałem do Goleniowa, żeby spotkać się z moim przyjacielem Arturem. Spróbujemy złowić troć. To już jest końcówka sezonu. Wiem, że ryby są w rzece, więc mamy dużą szansę na spotkanie z rybą. Cześć, cześć, cześć. Wreszcie dotarłeś. Przyjechałem sprawdzić obecność. Koniecznie, koniecznie. Ostatnie dni sezonu. Cześć, Artur. Coś o rybach wreszcie słychać, bo to lato takie dziwaczne. Jak widzisz, woda wreszcie przybrała. I jest większa szansa. Jest szansa. No wiesz, z trociami bywa różnie. Są takie, one najczęściej się spławiają w takie deszczowe dni. Wtedy czasami rzeczywiście spławia się ich dużo. Natomiast w tym roku jest wszystko trochę opóźnione, bo jednak było bardzo gorące lato, a do nas trocie muszą dopłynąć przez Zalew Szczeciński. Więc tam jak się woda zbyt podgrzeje, to ja podejrzewam, że mogą po prostu nie móc wchodzić. To nie jest tak jak w Redze czy Parsencie, gdzie trochę sztormu i już są srebrniaki w rzece. Bezpośrednio. No, zostało parę dni raptem z sezonu, więc trzeba to wykorzystać. To co? Ruszamy. Co? Idziemy. Teraz to mam fajnie, bo już mam przewodnika. Tak to się szwendałem sam. Chłopaki też wiosną połowili w tym roku 1,13 sztuk złowi na muchę. Co ty gadasz? No. Tu te tereny są takie dosyć dzikie. Na co próbujesz? A ja woblerkiem. Wiesz, jakiś mam taki sentyment do woblerów. Lubię te przynęty. Jak widzisz, tutaj jest parę takich właśnie fajnych, atrakcyjnych miejscówek typu wejście w zakręt, wyjście, gdzie te rybki lubią stanąć, głęboka rynna. Czasami też warto, szukając troci, tak po pstrągowemu do niej podejść, czyli podać trochę pod górę i dać tej przynęcie praktycznie spływać, tylko kontrolować ten spływ. W zasadzie troć to taki duży pstrąg. Dokładnie, ten sam gatunek, tylko inna forma. No, potrafią być naprawdę duże, to trzeba przyznać, że tutaj na razie taki potwierdzony najlepszy wynik z naszej iny to jest prawie 10-kilogramowa ryba. O, spora. Słyszeliśmy o większych. No, w zeszłym roku udało się namówić zarząd okręgu do niezabijania łososi w inie, ponieważ tego gatunku tutaj kilka osobników się pojawia, natomiast ich jest tak mało, że grzechem by było je przed tarłem zamordować. Co, Artur, to w zasadzie troć to taki duży pstrąg, bo genotyp mają raczej taki sam, tylko inne upodobania. Siedzimy na zaczepie, co nierzadko się zdarza. Wtedy trzeba sobie uwolnić trochę linki, sprawdzić, jak ten zaczep siedzi. Jedyna nasza szansa to takie odstrzelenie. Ale siedzi solidnie.
Nie mam patyka. Biorę rękaw. Kilka razy. I dopiero w ten sposób próbuję odzyskać przynętę. Czasami odzyskuję, wtedy ją szybko ściągam do siebie. I hura, udało się. Nie zerwaliśmy. Cześć, Arsz. Cześć, cześć. Jak czułem, że to taki znajomy dźwięk samochodu. No. Tomuś, tu kolega. Cześć, cześć, cześć. Tu kiedyś takiego opowiadałem przed chwilą o tym samcu, o tym tobie. Sam. No. No, taki szczęścia, że już wydeptał podobno wczoraj też. No, fartnęło się. Samczykiem. Nie, nieduża, 55 samczyk. Ale cieszy. Ale cieszy, kurczę, tyle ją chodziłem, męczyłem, męczyłem i nic, nie? Ale wiecie, to dobrze, bo nasze szanse rosną. Już jest tak, nas trzech tak nad wodą teraz. No ogólnie padło parę rybek w ostatnie tam trzy dni, nie? Ale co, weszła świeża ryba? Świeże tak? Ryby wlazły, no. Bo tak było kijowo przez parę miesięcy, można powiedzieć, bo od lipca chodzę i nic, nie? Ja myślę, że my dla odmiany teraz się przemieścimy, Tomku, trochę wyżej. Aha. Obmacamy jedną miejscówkę. Ja chyba zaczynam wyczuwać taką rzecz, że ja jestem jednak łowcą stacjonarnym, że... Aha, bo czyli się... nie chce ci się ruszać. Nie, znaczy nie, inaczej. Mi się podoba mi się miejsce, to je tak doszczętnie lubię obłowić. A, czyli no jednak potwierdza się. Tak. Natomiast we mnie właśnie się odzywa ta żyłka szwendacza. I jak już po iluś tam N rzutach i zmienieniu 10 rodzajów przynęt nic się nie trafiło, no, to już mnie ciągnie, już w oczach mam dalej te następne miejsca. Ale to nie. Ja... Adama tekst mnie dodatkowo rozregulował, że gdzieś tam w pobliżu padła ryba wczoraj, nie? To wiesz, ja się nie wzbraniam przed tym, żeby zwiedzać, bo ja lubię poznawać rzeki i wiesz, nowe miejsca. Tylko że ja jestem taki, że nie latam po całym brzegu, tylko sobie upatruję jakieś tam miejsce. Nie, no, tu jest klasyczna taka miejscówka trociowa. Tutaj twój wybór akurat potwierdza twój profesjonalizm, bo tu pachnie, można na tych uregulowanych rzekach trzeba naprawdę trochę potrafić czytać rzekę, no, żeby wytypować te miejsca, gdzie ta szansa jest zdecydowanie większa. W naszym programie przyszedł moment na niezbędnik tropiciela. Porozmawiamy sobie trochę z Arturem o sprzęcie do połowu troci. Widzę, że Artur, preferujesz żelastwo. Ja z kolei wolę woblery. Powiedz nam o tych swoich blaszkach może coś. No, u mnie dominują samoróbki w związku z paroma czy nastoma latami już tych trociowych włóczęg. Udało mi się powyciągać od różnych napotkanych trociarzy ciekawostki. A i jakoś tak sentyment zawsze, bo jak się bierze daną błystkę do ręki, to przy okazji się wspomina przygodę. Kumpla czy przygodę. Czy na przykład blachy powinny się cechować jakąś mocną pracą, czy taką delikatną, wąską pracą? Jak to jest? Znaczy akurat tu na Inie wspaniale sprawdzają się klasyczne morsy, algi. Błystki, które no, nie cechują się jakąś tam super ostrą pracą. Tutaj mamy morsa, ja sobie go tak podrasowałem jeszcze z jakimiś kolorkami. Natomiast no, już te błystki w tych kształtach takich... Ja sam nie pamiętam, kto zaczął takie kształty stosować. Jedni mówią, że to są gdańskie błystki, inni, że to karlinki, ale w sumie no, koledzy z Pomorza. Obrotówki sprawdzają mi się bardzo dobrze, wahadłówki również. Większych ryb złowiłem chyba na wahadłówki. Mm-hmm. Czyli okazuje się, że na trocie to dwie kieszonki, parę błystek i można iść latać. No, tu trafiłeś w sedno, to znaczy wcale nie jest tak, że ja kiedyś nie nosiłem, bo pół pokoju mam różnych przynęt. Natomiast w pewnym momencie stwierdziłem, że po 3 godzinach noszenia plecaka z 20 kg przynęt łowienie zaczęło się zamieniać w katorgę. No ja z kolei wolę woblerkami się bawić, różnej maści.
takimi. Też szczególnie zimą się sprawdzają takie wściekłe kolory. Tak, to są świetne, świetne. Z tym, że... A teraz na lato to używam najczęściej naturalnych. Dokładnie. Tak. Ale ja ci powiem, że z własnych doświadczeń czasami w takim geście rozpaczy, jak na nic nie chciało wziąć, a ryby się spławiały i widać było, że ryba jest w wodzie, to zdarzało mi się rzucić właśnie takim wściekłym kolorem i była. Działał. Także no ja też parę woblerków zawsze przy sobie mam i tutaj takim zestawem naprawdę kilkudziesięciu przynęt to wystarcza na każdą wyprawę. No oczywiście, chyba że ktoś wybitnie lubi orać po dnie, no to wtedy trzeba mieć już kilkaset przynęt, bo się je zostawia w wodzie. Widzisz, tu między tymi różnymi takimi przyjaciół, to się nawet taki znajomy, nie wiem czy poznajesz. Bardzo dobrze znam te woblery. Mam i tu jeszcze kiedyś wiesz, więcej robiłem. Teraz. No bo to też chyba twoja produkcja, tak, prawda? Oczywiście. I bardzo fajnie, podoba mi się, jak nie wiem, taki naturales i to może być na tą letnią troć bardzo fajny wobler. To słońce zaczyna być męczące niestety, no ale to takie uroki są pobytu. Zmienię jeszcze z jedną przynętę, inną spróbuję. Łowiąc trocie, warto obławiać wodę tak, że rzucać przynętę po łuku z prądem, ale też warto co jakiś czas sobie, jak jest fajne miejsce, które nam się spodoba, rzucić lekko pod prąd. Nigdy nie wiadomo, co akurat tej rybie w danej chwili przypasuje. Zdarzało mi się właśnie łowić ryby tak, że stałem nad miejscówką i rzucałem w dół. W ogóle ryby nie reagowały, a później z innego miejsca schodząc w dół jeszcze sobie ją obławiałem tak jakby na odchodne pod prąd i przynęta spływająca rybie praktycznie na głowę była atakowana. Na razie nie chcą się dać skusić, ale próbować trzeba. Kilka przynęt zmienić w takim miejscu. Nie wiem jaka była, bo tylko to słońce tak świeci, że ja tylko błysk widzę. No myślę, że tam 50 plus, nie była duża ryba. Ale przyszła normalnie pod sam brzeg za woblery. A mi tu w tym prądziku. Najpierw pukła tam dalej, mówię, kurde, no trawka, nie trawka. Aha. A potem łup drugi, ale taki trochę cięższy. No zaciąłem, ale wywinęła się i nie w ogóle... Ale poczułem ją przez moment. Tak to bywa. W dzisiejszym kąciku juniora pokażę wam szybki sposób, jak odświeżyć przynęty nad wodą. Błyski, które leżą w pudełku długi czas, pokrywają się patyną. Są po prostu zaśniedziałe. Na dobrą sprawę powinniśmy to zrobić w domu, ale czasem przez roztargnienie nie zdążymy tego zrobić, może zapomnimy, a może akurat warunki nad wodą zmuszają nas do tego, że musimy mieć czystą błystkę. Najlepszy do tego celu jest piasek prosto z rzeki, ale tutaj nie ma warunków, jak dojść do wody i żeby jeszcze piasek wydobyć, więc pokażę wam sposób, który zrobimy z dala od wody. Weźmiemy sobie trochę wody mineralnej, nalewamy na rękę. O, może być tyle. O, muszę sobie... Bierzemy, teraz zasypujemy to piaskiem. Robimy sobie tutaj taką papkę. To jest nasza masa ścierna. I teraz bierzemy na paluch. O. I polerujemy. Tak, tak, tak. O. O. Zobaczcie, jaka jest różnica.
muszę odsapnąć, bo trochę mi adrenalina skoczyła, bo było takie... Trzeba niestety wychodzić ileś godzin, ileś razy pojechać, one nie biorą. Aż tu nagle pewnego razu można przyjść nad wodę i złowić trzy, jedną po drugiej. No to jest ta godzina, wiesz? To jest ta pora już. To ja sobie tu no rzucę. I tu widzisz, tu jest takie zwężenie, tu jest bardzo fajne miejsce. Ona tu chodzi, wiesz? Ona jest na chodzie. No. Albo druga jakaś. No nie, często jest dwie, trzy ryby w jednym miejscu. Ale jaja. Kurde, ale ping-pong mi skoczył. Nie była wielka jakaś taka, ale byłaby. No ja tu też nie wiem, jaka była, ale walnęła. Nie wiem, zmienię, ale tato wątpię, żeby jeszcze pukła, ale zmienię przynętę. Tak mi dziwnie ta trawka przygrała, że po prostu już mi ping-pong skoczył. Ty, Artur, pamiętasz, jak to się u ciebie zaczęła pasja wędkarska, czy ty od zawsze po prostu łowisz ryby? No od zawsze to może przesada, ale od bardzo wczesnego dzieciństwa, bo się prawie na stawach urodziłem. I z wodą byłem, jakby obcowałem bez przerwy i z rybami, bo tam ojciec był ichtiologiem, prowadził gospodarstwo stawowe, więc ja jakby cały czas w tej otoczce rybnej. Był taki moment, że ty nawet żyłeś z łowienia ryb, prawda? Tak, no to się przełożyło jakby, ale... Wcześniej, po tym dzieciństwie takim na stawach, nastał już czas młodości, kiedy chwyciłem wędkę w rękę i zacząłem sam szukać ryb. To było na południu Polski, więc to była mucha, to była raba i głównie lipień, bo tam łatwiej wtedy było lipienia niż obstrąga. I z tego wszystkiego się wzięły studia rybackie, których efektem była praca tutaj w tym pobliskim porcie przez 10 lat jako... Najpierw pracownik taki prowadzący tą bazę, a potem rybak. A powiedz mi, pomogło ci to rybaczenie w łowieniu? W sensie, że lepiej znasz zwyczaje ryb, czy wiesz, gdzie ich szukać? W wędkarstwie jest taka jednak fascynacja tą rybą jako obiektem połowu. Jest to pewna taka otoczka dodatkowa obcowania z przyrodą, a to jest po prostu, no niestety, łowienie ryb jako pieniędzy, no, przełożenie, więc zupełnie inaczej się patrzy na ryby, będąc rybakiem. No ale wiem, że ty się udzielasz, dużo pracy wkładasz w ochronę ryb. Tak, to znaczy ja odszedłem z rybołówstwa, nie mogąc się pogodzić z tym, że przy okazji łowienia tego, co się chce łowić, łowi się mnóstwo innych gatunków lub stadiów, na przykład młodszych, które giną, więc to jest wielkie marnotrawstwo. To rybołówstwo w takiej formie nie podobało mi się. I w momencie, jak tu doszło do pewnych przemian w ogólnym rybołówstwie na zalewie, wprowadzeniu takich sieci, które łowią bardzo drobne ryby, no to już miałem tego dość. Tomek, dzwonię do Adama, bo on się tu do mnie dobijał kilka razy. O, zadzwoń, może coś złowił. No. Zaraz się dowiemy. No cześć, no jak tam? No cześć, no porażka, daj spokój. Miałem taką kobyłę, że normalnie nie dałem rady z nic z nią zrobić, nie? Wyciągnęła mi całą żyłkę z kołowrotka, masakra. Powiem ci, pod prąd poszła, to... Ojejku, jeszcze mi się ręce trzęsą. Ja dziękuję, no kurczę, może łoszka, wiesz co, no to jest... Niby pogoda to nie jest super, ale bo ja też miałem strzała tutaj, gdzie jestem. No ale się spięła, błysła tylko i poszła ryba, ale coś jednak się działo, no nie dane jest. No ja powiem ci, nawet nie mogłem jej od dna oderwać. Ja dziękuję. To łosoś. Jak w górę pod prąd wyskoczyła, to biegłem za nią na tym brzegiem, dopóki mogłem.
Zaczęły się krzaczory, już dalej nie mogłem biec, to mi wyciągnęła calutką żyłkę z kołowrotka. Ja dziękuję. Dosłownie poszła, nawet się nie zatrzymała, nie? No kurczę, to już jest potęga. No to takie spotkania się potem śnią po nocach, nie? Tak, tak, teraz parę dni będę miał bezsenne noce. No ryba życia mi poszła, no ale przynajmniej fajnie, że takie ryby są w tej rzece, nie? Że wlazły, że są aktywne, chcą brać, także jest szansa do końca sezonu jeszcze sporo połowić. Cóż, Tomuś, dzień piękny spędziliśmy nad wodą, miło by było się spotkać razem połowić. Kończymy. No zostajemy z niedosytem. Dużym, nie przywykłem do niełowienia ryb. Porachunki do wyrównania, jak ona mogła w ogóle sobie tak, wiesz, podpłynąć do przynęty i nie brać. Ale z ciocią tak jest, nie? Trzeba wychodzić, swoje wydeptać, ale jak widzisz, warto przyjechać, warto spróbować, szansa jest. Dokładnie. No jeszcze można coś zrobić, żeby była poprawka, nie? Postaram się jeszcze tutaj w tym sezonie wrócić. To co, jeszcze raz. Jeszcze raz. Dobrego, trzymaj się. Z widzami też się pożegnam już. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.